Studio Games, choć niezbyt duże, wykazało się wyjątkowym talentem w tworzeniu gier. Ich cztery dotychczasowe produkcje, Bastion, Transistor, Pyre oraz Hades, zyskały uznanie jako prawdziwe majstersztyki. Szczególnie Hades wyróżnia się jako jedna z najlepszych gier, jakie dane mi było kiedykolwiek zagrać. Gdy pojawiła się okazja zagrania w drugą część, nie zawahałem się ani chwili. Choć mam ogromny sentyment do przygód Zagreusa, nowa odsłona robi wszystko lepiej, piękniej, mocniej i sprawniej, prezentując jeszcze większą skalę. Chociaż zanim opowiem o moich wrażeniach z wczesnych testów, warto ostrzec, że zawierać będą one kilka spoilerów dotyczących zarówno pierwszego Hadesa, jak i tego, co możemy się spodziewać w drugiej części. Oczywiście wersja, którą miałem okazję przetestować, miała swoje ograniczenia, ale jeśli chcecie podejść do drugiej części zupełnie świeżo, warto przejść od razu do rozdziału poświęconego samej rozgrywce. Teraz, gdy ostrzeżenia mamy już za sobą, przejdźmy do szczegółów. Hades 2 jest fabularną kontynuacją wydarzeń z pierwszej części. Tym razem wcielamy się nie w Zagreusa, lecz w jego siostrę, księżniczkę Melinoe, której istnienie przez lata pozostawało ukryte. Nasza wojowniczka nie marnowała czasu na luksusy czy beztroskie życie z dala od olimpijskiego blasku. Pod opieką tajemniczej wiedźmy z rozdroży, Hekate, została ona wyszkolona w sztuce walki, magii i podstępu. To wszystko miało jeden konkretny cel – zemstę. Chronos, władca czasu, stał się celem jej boskiej nienawiści, gdyż uzurpował sobie władzę w podziemnym świecie zmarłych, a także zniknęła cała jej rodzina. Ojciec Hades, matka Persefona i brat Zagreus. Amelia wraz z poprzednimi bohaterami przyciąga uwagę Olimpu, który z zainteresowaniem obserwuje to widowisko. Bogowie, siadający na tronie Olimpu, starają się pomóc, oferując dodatkowe umiejętności. Choć pełnego obrazu gry nie miałem okazji zobaczyć, to już teraz wiadomo, że oprócz starych znajomych, w nowej odsłonie wizualnej, spotkamy również wielu nowych bohaterów, jak na przykład Hestia, bogini ognia, czy też samą Nemesis. Jesteśmy więc gotowi na nowe, unikalne kreacje postaci, które przywitały nas w poprzedniej części. Dialogi między bohaterami a Melinoe są niezwykle interesujące i przyjemne. Co więcej, każda interakcja jest unikalna i zaskakująca. Pomimo kolejnych śmierci chętnie wracamy do gry, by poznać kolejne aspekty historii. Satysfakcję przynosi nam przede wszystkim sama rozgrywka. Hades 2 różni się nieco od poprzedniej części, choć fundamenty pozostają takie same. Wciąż przemierzamy kolejne sale podziemi, pełne wrogów, dynamicznie walcząc i unikając ataków. Każda potyczka zakończona sukcesem nagradza nas wzmacniając postać lub dając dostęp do nowych umiejętności i mechanik. W trakcie testów miałem okazję przetestować jedynie dwie bronie. Dynamika walki jest różna w obu przypadkach, co sugeruje, że podobne zmiany mogą dotyczyć wszystkich sześciu broni, które będą dostępne. Podobnie jak w przypadku przygód Zagreusa, broń w Hades 2 posiada pewną wspólną cechę. Każda z nich może działać zarówno w trybie krótkim, jak i długodystansowym. Oznacza to, że zawsze mamy możliwość angażować się w bezpośrednią walkę lub atakować z dystansu, wykorzystując różne strategie i bonusy specjalnych ataków. Dodatkowo wprowadzono większe znaczenie magii, zwłaszcza dla Melinoe, która doskonale radzi sobie z czarami, co ma istotny wpływ na dynamikę rozgrywki. Chociaż tempo walki jest nadal szybkie, to teraz bardziej liczy się nasza pozycja i taktyka, gdzie stajemy w starciu oraz jak wykorzystujemy otoczenie i ruchy przeciwników. Odpowiednia kombinacja ataków i uników to wciąż istotne, ale teraz ważniejsze jest także strategiczne podejście do walki, co sprawia, że gra staje się bardziej taktyczna. Umiejętne ustawienie się i kontrolowanie pozycji przekłada się na skuteczniejsze kombosy oraz lepsze wykorzystanie zaklęć, w tym podstawowego ataku tworzącego specjalny krąg wokół nas. Dary otrzymywane od bogów są dostosowane do różnych stylów, chociaż czasem można spotkać z powrotem te, które już wcześniej pojawiały się w grze. Po kilku godzinach rozgrywki w Hades miałem w swoim arsenale mnóstwo nowych możliwości, które po chwili zrozumienia ich działania okazały się bardzo przydatne w utrzymywaniu odpowiedniej pozycji i znajdowaniu momentów na atak.
Ta różnorodność prowadzi do ciekawej dynamiki, która sprawia, że gra szybko staje się czymś więcej niż tylko kontynuacją poprzedniej części, oferując zupełnie nową, unikalną postać. To naprawdę świetne. Pozytywne wrażenie wywarli na mnie także nowi wrogowie, debiutujący w Hades 2. Oczywiście wciąż spotykamy różnorodne kreatury, jednak ci nowi przeciwnicy dodają świeżości rozgrywce. Szybko zacząłem zauważać, że większość z nich posiada umiejętności, które wpisują się w nową, bardziej taktyczną logikę walk. Ich dodatkowe obszarowe ataki mogą nas dezorientować, ograniczać nasze możliwości, czy wręcz odrzucać. Choć te mechaniki już gdzieś widzieliśmy, to w drugim Hadesie zostały one ciekawie zmiksowane i zbalansowane. Podczas przemierzania Erebu, jedynej dostępnej krainy w trakcie testów, stale czułem wyzwanie i świeżość, co było bardzo zachęcające. Na naszej drodze regularnie pojawiają się mini-bossowie, jak to bywa w tego typu grach. Testy zazwyczaj kończą się starciem z naszą mistrzynią, która chce sprawdzić nasze umiejętności przed kontynuacją podróży. Pokonałem Hekantę stosunkowo szybko, już przy trzecim podejściu, ale w jej repertuarze zauważyłem kilka nowych sztuczek, które dobrze rokują na przyszłe starcia z kolejnymi bossami. Nie wiemy jeszcze, ilu bossów nas czeka na tym etapie gry, ale jedno jest pewne, jak przystało na Hadesa, będziemy ginąć wielokrotnie, zanim odniesiemy sukces. Niezmiennie odwiedzamy nasze sanktuarium, czasem je rozbudowując i budując lepsze relacje z jego mieszkańcami. Jednak Hades 2 wprowadza kilka dodatkowych zmian związanych m.in. z craftingiem. Melina może teraz zbierać różnorodne surowce podczas eksploracji podziemi, które możemy następnie wykorzystać na zakupy i ulepszenia między kolejnymi rozgrywkami. Choć szczegóły nie są może przełomowe czy wyjątkowo intrygujące, to ważne jest to, że po kilku godzinach gry zauważyłem wyraźny wzrost ilości nowych systemów rozwoju i progresu w porównaniu z poprzednią częścią. Jest to świetna wiadomość dla najbardziej wytrwałych fanów gatunku, ponieważ oznacza to, że Hades 2 zapewni jeszcze więcej angażującej rozrywki dla entuzjastów gier roguelike. Techniczne testy, w których miałem okazję uczestniczyć, były tylko przedsmakiem przed głównym wydaniem gry. Oczywiście jeszcze nie miałem szansy zobaczyć pełnej wersji, która będzie nabierać finalnych kształtów podczas nadchodzącego etapu rozwoju. Premiery spodziewać się możemy prawdopodobnie w okolicach 2025 roku. Jednak to, co już teraz zostało udostępnione, napawa optymizmem co do przyszłości. Jeśli podobała się Wam pierwsza część, możecie być pewni, że twórcy oddadzą Wam jeszcze więcej tego, za co pokochaliście poprzednią odsłonę. Fenomenalna, uzależniająca i satysfakcjonująca rozgrywka, angażujący świat i postacie oraz mnóstwo rzeczy do odblokowania w połączeniu ze stale zaskakującą fabułą sprawiają, że ciągle chce się do tej gry wracać. Jeśli ktoś miał jakiekolwiek wątpliwości, to teraz je rozwiewam co do Hadesa 2. Po tym, co zobaczyłem, nie mam żadnych wątpliwości, że czeka nas genialny sequel. To pierwszy materiał z wrażeniami na kanale, więc jeśli chcecie więcej, koniecznie dajcie znać w komentarzu. Na pewno coś w tym temacie wymyślimy. Jeśli podobał Wam się ten materiał, zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Trzymajcie się, cześć!